Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie z mojego samochodu, a to oznacza jedno. Chociaż nie wiem, czy jedno, bo czasami się tu widujemy. Natomiast dziś zabieram Was do Dealsa. Ostatnio byliśmy razem w Actionie i to Wam się bardzo podobało. A ja lubię wpadać do tych sklepów raz na kilka miesięcy, robić przegląd, patrzeć, co tam nowego, no i też polecać Wam swoich ulubieńców. Jaka dzisiaj jest misja? Dzisiaj jest misja połazić. Nie, ale tak na poważnie mam jakiś tam drobny plan. Kule do kąpieli. Ktoś ostatnio, Alice Vlog Channel, polecała taki płyn do kąpieli, Cocolino, i tam było sandalwood. I mi to sandalwood, tak drzewo sandałowe utkwiło w pamięci, że będę szukać tego płynu. No i też lecimy. Zaraz, już jesteśmy. Ale misja samolot. Jak Wam już na pewno kilkakrotnie mówiłam, zawsze do samolotu bierzemy coś nowego, jakąś książeczkę, coś do wypełniania, jakieś naklejki, kolorowankę, slajma. Nie wszystko naraz, natomiast coś tam kupujemy, żeby tę podróż urozmaicić i czymś zająć. Także to dzisiaj jest taka misja i tyle, nie przedłużam. Pokażę Wam moich ulubieńców, zobaczymy co nowego. No i oczywiście mam nadzieję, że jakiś drobny haul też się pojawi. Lecimy. Jak już mogę spojrzeć w telefon, to mogę Wam też opowiedzieć, co tam było w tym dealsie, więc zapraszam. Po pierwsze, oczywiście zaraz po wejściu wita nas sekcja Halloween, która jest całkiem spora. Są tu najpierw oczywiście na wejściu słodycze halloweenowe, żelki, żeleczki do rozdawania, do zjedzenia, główki, potworki, kościotrupki, ale też ogromne halloweenowe, śmieszne lizaki, no i wszystkie słodycze, które jesteście sobie w stanie wymyśleć. Jest nawet krew z mózgu, krew z woreczka i tak dalej. Także jeżeli szukacie takich właśnie inspiracji i halloweenowych gadżetów, słodyczy, to tam znajdziecie. Na pewno gwarantuję Wam to. I takie właśnie na imprezę halloweenową i takie do rozdania dzieciakom. Swoją drogą jestem ciekawa, czy dzieciaki popukają u Was do drzwi po słodycze. Następna sekcja to były suche szampony. Nie wiem, czy teraz jest jakiś hype na suche szampony w Dealsie, ale powiem Wam, że zwróciły moją uwagę, ponieważ ta sekcja była naprawdę pokaźna. Pamiętam, jak Batiste przywoziło się z zagranicy, prosiło się koleżanki, żeby ci kupiły w Londynie, a tu wszystko na wyciągnięcie ręki. Bardzo fajnie wyglądała też sekcja z gumkami i spinkami. Ja nawet się na coś skusiłam, bo te spineczki 6 zł, naprawdę bardzo ładne, a mamy przedszkolaków albo szkolniaków, wiedzą, jak to szybko znika i się gubi. Następnie oczywiście ta sekcja z chemią, pasty, płyny do płukania, szczoteczki, tampony, podpaski. To jest fajne, bo to jest dużo tamtego, no i ceny są też całkiem przystępne. Jako że ja wyszłam trochę za gadżetami do kąpieli, to moją uwagę zwróciła też sól do kąpieli z Pusinem. Wiem, że wiele dziewczynek kocha Pusina, także daję znać, że coś takiego jest tam dostępne. Zwróciłam też uwagę na miniaturki, bo często ciężko dostać miniaturki. Może nie ciężko, ale wiecie, ten wybór jest okrojony. Natomiast tutaj w Dealsie się pojawiły. Pojawiły się też produkty z Facebook. Tak to się nazywa, więc daję znać, że są. No i ogromną moją uwagę przykuły maseczki z Harry'ego Pottera. No słuchajcie, po prostu oszalałam, jakaś pani przede mną brała i mówię, co ona tam bierze. Przypatrzyłam się bliżej, a to Harry Potter, no i oczywiście nie byłabym sobą, gdybym też jednej nie wzięła. Duży wybór gąbeczek, co jest naprawdę super, bo możecie wybrać coś dla siebie. Bardzo mi się podobały te już ze stojaczkiem, ale pakowane w trzypak, pakowane w wielopak, pojedyncze. Moją uwagę zwróciło też pudełko na leki. Jak ja swojego szukałam, to był bardzo okrojony wybór, natomiast tu jest fajne, bo jest na dzień, na wieczór, na wszystkie dni tygodnia, nie jest za duże, nie jest za małe. Jeżeli macie problemy z pamiętaniem, tak jak ja na przykład, to koniecznie sobie za 5 zł takie pudełko sprawdźcie. Oczywiście też sekcja dla bobasków. Bardzo fajnie wyglądała książka do kąpieli. To są fajne gadżety. No ale właśnie sekcja już ta sama do kąpieli moją uwagę przykuła, no bo po to jednak tam poszłam. Sole z Elsą, Barbie, Peppa, Psi Patrol, ciastoliny do kąpieli, tabletki barwiące wodę, tabletki dające pianę, ten wybór jest naprawdę ogromny, więc jeżeli wasze dzieciaki lubią gadżety do kąpieli, to koniecznie właśnie tam zajrzyjcie, bo na pewno coś wybierzecie. Następnie moją uwagę zwróciły worki próżniowe, bo tego czasem potrzeba i czasem się szuka, 8 zł, także fajna cena. Dość spora sekcja z rzeczami i gadżetami do auta i do rowerów, daję znać, ja akurat jej się nie przyglądałam, bo ja osobiście uważam,
Nuda, ale czasami coś potrzeba i w zasadzie to ja nawet nuda, ale ja jedną rzecz z tej sekcji wzięłam, także zaraz Wam pokażę. Fajnie wyglądał też taki zaparzacz do kawy albo herbaty, fusy zostają na dole, reszta jest na górze. Idzie jesienny sezon, gdzie te herbatki będziemy parzyć częściej, przynajmniej ja. No i to wyglądało naprawdę całkiem fajnie i miało fajną cenę. Super wyglądał też otwieracz do słoików. Ja mam taki stary patent, że walę o podłogę, natomiast faktem jest, że taki otwieracz jest bardzo, bardzo pomocny. Rurki, rureczki, pojemniki, już Wam tego wszystkiego nie pokazywałam, natomiast moją uwagę zwrócił siekacz do cebuli. Jeżeli zawsze się spłaczecie, to tu wrzucacie cebulę, ciągniecie taką niteczką i to Wam ładnie w środku sieka. Ja już taki siekacz mam, więc nie brałam, ale daję znać, że są. Oczywiście jak zwykle duża sekcja urodzinowa i balony, i girlandy, i topery, i jakieś gadżety, maski, korony i tak dalej. W Deals Wam to da. Fajnie wyglądały też piórniki popitowe. My też taki piórnik mamy, ale przykuł moją uwagę, bo też 20 zł, fajne wykonanie, a wiem, że dzieciaki wprost to kochają. Także jeżeli szukacie piórnika, już co prawda po rozpoczęciu roku za nami, ale wiecie. Bardzo lubię też w Dealsie sekcje z grami i gry, i memory, i puzzle, i doble. Jest spory wybór i często to są bardzo fajne ceny, dużo lepsze niż na przykład w Empiku i często są polskie gry, które są aktualnie na topie. Na przykład jest tutaj kilka gier z Granny było. Ja też kupiłam tam kilka gier dla Hani, dla nas, dla rodziny w dużo lepszych cenach niż na przykład oferowali online. Także jeżeli jesteście sfokusowani na jakąś grę planszową dla maluchów, to koniecznie zajrzyjcie najpierw do Dealsa. Bardzo ciekawie wyglądał też ring do aparatu, jeżeli tworzycie sobie jakieś tam treści w internecie albo po prostu dla własnego prywatnego użytku, to też statyw z pilotem, super sprawa, fajna cena. Oczywiście ta sekcja chemiczna to jedna z moich ulubionych. Warto zwrócić uwagę na te Busy, czyli czyściki, które już są napełnione, nasączone mydłem. One sprawdzają się naprawdę super. Ogromny wybór też płynów Fery, ja je uwielbiam, więc też nagrałam, zwracając uwagę, że faktycznie ceny i wybór spore. Bardzo lubię też te płyny do płukania z Feliz Azur, bo te zapachy są dość nietypowe, albo powiedziałabym nawet całkiem inne, także myślę, że czasami warto przy tej półce przystanąć i sobie co nieco wywąchać. Niestety nie było kokolino, po który poszłam, ale jeszcze będę na niego polować. Oczywiście na uwagę zasługuje też The Pink Stuff, pasta i ten produkt do czyszczenia. Niestety pasty też nie było, a wzięłabym, bo moje się już kończy i obiecałam jedną mamie. Także nie też nie było. Także będę teraz uważnie szukać, no bo one po prostu szybko znikają, mam wrażenie. Następnie sekcja dla zwierzątek. Tutaj możecie pokrótce zobaczyć piłki, piłeczki, zabawki, gadżety, ale też dużo karmy, podkładów. Wydaje mi się, że podkłady były, tak mi się wydaje, bo my tego nie używamy, ale że były właśnie dla zwierzaków w bardzo fajnej cenie, także jeżeli macie jakiegoś takiego malucha w domu, to warto też tam zajrzeć. Duży wybór produktów z Willedy i ścierki, i ściereczki, gąbeczki, mopy, końcówki do mopów, także jeżeli czegoś szukacie, to też sprawdźcie. No i ja uwielbiam za 5 zł tę miotełkę teleskopową, która sięgnie Wam tam wysoko i ściągnie wszystkie zalegające pajęczyny. No a potem zaczął się już Halloweenowy raj, gdzie jak nie w Dealsie, my kupiliśmy tam w życiu masę ozdób halloweenowych i dalej mamy większość na strychu, więc ja się starałam powstrzymać. Natomiast ceny świetne, po 6 zł głównie, czyli nasze 150 zawsze po tyle się kupowało, ale zobaczcie jak duży jest wybór. I maski, i rzeczy do charakteryzacji, i torby na cukierki, i peruki, i przebrania. Naprawdę jest tego sporo, także jeżeli na przykład na halloweenową imprezę się wybieracie, to koniecznie tam właśnie polecam zajrzeć. Jakieś pajączki, pajęczyny, była nawet naklejka na toaletę. Oczywiście, no, coś mi wskoczyło, tak głupio mi mówić i się przyznać. Myślałam nad tym hipkiem dyniowym, ale finalnie stwierdziłam, biorę jedną rzecz, zaraz Wam pokażę jaką. Będziecie krzyczeć. Albo może jakoś mnie rozgrzeszycie. W każdym razie sekcja halloweenowa absolutnie przepiękna. Halloweenowo-jesienna, bo i takie gadżety właśnie tam były. Nawet była piniata, dyniowa piniata.
sporo artykułów szkolnych, ołówki, długopisy, kredki i tego typu inne gadżety. Super wyglądała też kreda, która była rogiem jednorożca. Co prawda cena dość wysoka za 3 kredy, ale wiecie, gadżet naprawdę świetny. Książeczki, kolorowanki, zestawy dla maluchów i takie prezentowe i takie od po prostu do użytku codziennego. Spora sekcja też właśnie taśmy klejące, koperty i tak dalej. I no i oczywiście słodycze. Bardzo dużą część sklepu stanowią słodycze. Ja dzisiaj wziąłam tylko jedną rzecz, natomiast kocham i uwielbiam pomarańczki. Dla mnie to jeszcze nie jest sezon na pomarańczy, jest za miesiąc, no w listopadzie. To jest dla mnie taki bardzo zimowy, vlogmasowy słodycz, natomiast wam serdecznie polecam. Czekolada o smaku pomarańczy z takim olejkiem pomarańczowym. Ze słodyczy jeszcze oczywiście mogę wam polecić chipsy o smaku soli i octu. Ja uwielbiam, to nie jest smak dla każdego, natomiast polecam wam chociaż raz w życiu spróbować. No i oczywiście przepyszne czekolady Cadbury. Jeżeli za jakimiś słodyczami z wysp tęsknicie, bo na przykład byliście tam, próbowaliście albo mieszkaliście, to idźcie do Dillsa zobaczyć, czy czasem właśnie tam tego nie ma. No to teraz haul, kupiłam niewiele rzeczy, ale wiecie, staram się jednak kupować pomimo odwiedzania sklepów, które są generatorami potrzeb, rzeczy, których faktycznie potrzebuję i staram się, żeby one nie wygenerowały jakiś ogromnych, dużych moich znowu potrzeb. To są lata pracy. Natomiast pierwsza rzecz była mi naprawdę potrzebna, bo mam taką brudną szybę i ciągle zapominam o tym płynie do spryskiwaczy. Więc mega pragmatyczna rzecz, płyn do spryskiwaczy. Akurat popatrzyłam na niego i mówię, nie mam cię, biorę cię. Chyba 8 zł kosztował. Nie wiem, czy jest dobry, nie mam zielonego pojęcia. Natomiast za taką butlę 8 zł letni płyn do spryskiwaczy. Usuwa zabrudzenia drogowe, owady, oleje, asfalt i tak dalej. Mam, będę miała bardziej czystą szybę niż dziś, także bardzo się cieszę, bo pewnie znowu bym zapomniała. No a cena była super. To jest, słuchajcie, z Actiona, to kolorowanki mojej córki. O, wzięłam jej też właśnie spinki, bardzo ładnie się prezentowały te jednorożce, a tak jak powiedziałam, te spinki się gubią. Za 6 zł 4 jednorożce, myślę, że będzie absolutnie zakochana, bo to są jednorożce, moi drodzy, wiadomka. Następnie wzięłam jej też kulki do kąpieli, a to w zasadzie akurat ten zestaw z Pony jest zestawem barwiącym. Mamy płyn do kąpieli i on robi pianę, natomiast fajnie jak tą wodę coś zabarwia, Hania bardzo lubi, więc używamy tego i to kosztowało chyba 12 zł za 9 kulek. Czy to jest dobra cena? Nie jestem pewna, trochę... Kurczę, nie wiem, ale dla frajdy dziecka to co tam będę liczyć. Hania bardzo lubi właśnie te barwniki do wody, je można łączyć, oczywiście uzyskiwać inne kolory i tak dalej. One też bardzo, bardzo ładnie pachną, no i w kąpieli frajda jest to najważniejsze. Wzięłam też takie małe chusteczki, one kosztowały 3 zł. Były też takie 3 pak za 9 zł, to w sumie w zasadzie to samo wychodziło. No tak, tak było, tak właśnie było. Natomiast wydaje mi się, że żeby nie wyschły, wzięłam jedną paczkę, ale takie małe chusteczki bardzo się przydają właśnie w samolocie, na pokładzie, żeby nie brać tej dużej paczki, a jednak coś pod ręką zawsze mieć. No i z psim patrolem także trafiły do mojego koszyczka. Wzięłam też i zjadłam koniak jelly. To już wam ostatnio pokazywałam i robiłam z wami test na żywo, ale już byłam taka głodna, a ten aparat fail zrobiłam. Miałam to zjeść na żywo, a nie zjadłam na żywo, ale nie mogłam wytrzymać. To kosztuje 6 zł. To jest taka żelowa galaretka. Galaretka jest żelowa z reguły, z nazwy. W każdym razie to jest bez cukru i jest low. To ma całe 4 kalorie. To jest absolutne szaleństwo. To było strasznie słodkie za pierwszym takim pociągnięciem, za drugim pociągnięciem wydawało mi się, że smakuje jak wibowic z dzieciństwa, ale jak już spiłam ten płyn i została galaretka, to była naprawdę pyszna, to akurat smak mango, także polecam wam to rozwiązanie, takie bardzo orzeźwiające, jeżeli właśnie lubicie galaretki, bubble tea, tego typu żelki, tego typu struktury, to z tego koniaka będziecie zadowoleni jako przekąski. No i oczywiście tak jak powiedziałam, wzięłam też maseczkę z Harry'ego Pottera, to jest Harry Potter Wizarding World, wyrównująca koloryt maska w płachcie. Może ja bym ją przetestowała w rolce, tak myślę, że tak zrobię. Maska wypełniona aromatem słodkich migdałów i miodu, wyrównuje kolory skóry oraz reguluje wydzielanie sebum. Każda maska była tam na coś innego. Stwierdziłam, że właśnie wyrównanie kolorytu będzie spoko. Także
Może już test jest, a może jeszcze będzie. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Bardzo mi się też spodobała maszynka. O ile w ogóle bardzo może się spodobać maszynka, ale tak, spodobała mi się, bo jest mega kompaktowa. Ma w sobie lubrykant z aloesu, ma 3 ostrza, nie mam pojęcia, co to jest za firma, Energy Spirit. Natomiast stwierdziłam, że właśnie teraz lecimy, no i po co ja będę brała taką dużą maszynkę, chociaż ta duża maszynka wcale nie jest dużo większa, ale nieważne, że jest dużo większa i tak dalej, ta jest w pudełeczku. Czy to nie jest słodkie? No jest. Tyle miejsca to zajmuje. No i myślę, że w podróż to jest naprawdę bardzo fajna opcja. Słuchajcie, ona kosztowała 5 zł. Super. Ja ją zabieram ze sobą. Bardzo fajne rozwiązanie. Oby tylko nie, była dla mnie łaskawa. O. No a będąc przy podróży i przy samolocie, wzięłam też dla Hani taką książeczkę. To chyba była kwestia 6 zł. Potrafię już liczyć. I faktycznie nasza Hania potrafi już liczyć do 20. I uczy się, bardzo ją interesują teraz liczby, więc stwierdziłam, że tu jest takie zagadkowe do rozwiązywania, w samolocie będzie idealne, jeden, otocz jeden kółkiem, napisz jeden, zero i tak dalej i każda liczba ma właśnie tutaj swoją kartę pracy, także w samolocie sobie powtórzymy 3, zakreśl 3, no ona już niektóre te rzeczy umie, ale tutaj widzę, że też właśnie jest nauka, to na tym etapie gdzieś jesteśmy, nauka pisania tych właśnie cyferek, bo liczyć już umiemy, ale wiecie, dla utrwalenia myślę, że to będzie bardzo spoko. Nie wiem, po co tu się odrywa, bo tu się jakoś tak odrywa i tutaj tylko zostają te cyfry, albo może cyfry zostają, a karty pracy się wyrzuca, nie wiem. W każdym razie jest tutaj właśnie do ilu? Do 20 mam. O, nawet są te działania, rachunki już. Do 12. Tak dziwnie, nie? No ale dobra, niech będzie, że to 12, jakieś przypomnij sobie i tak dalej. Fajna sprawa. Tam było kilka tych opcji, ale właśnie, że my jesteśmy gdzieś tam na tym etapie liczb, to liczby. Już, dziękuję, do widzenia. No, wiem, ale na swoje usprawiedliwienie powiem, że tych kubków okolicznościowych, to nie jest żadne usprawiedliwienie, kubków okolicznościowych nie mam aż tak dużo. No jesień, Halloween, już wracamy z tej Grecji i wyciągam wszystkie ozdoby, wszystkie kubki i wjeżdża jesieniara pełną parą. 10 zł, no ja po prostu nie mogłam się powstrzymać, to jest jesieniara pełną parą. Kubek w kształcie dyni i nie tylko na Halloween, ale na cały okres jesienny. Jest absolutnie przepiękny. Przepraszam. Ale dawno tych kubków nie było chyba. Piękny. Jeżeli szukacie kubków, to widzieliście, tam były też duszki, dynie, bardzo fajne motywy. Zajrzyjcie do Dilsa. A ja tyle. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Koniecznie dajcie mi znać, po co Wy chodzicie do Dilsa, co Wy najbardziej lubicie tam kupować. No i który z moich zakupów zaciekawił Was najbardziej. A ja po prostu dziękuję Wam serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia.